prezydent ujawnił, którą przyjmie szczepionkę. Prezydent Andrzej Duda ujawnił, którą szczepionkę przeciw COVID-19 przyjmie. W poniedziałek mamy być szczepieni razem z żoną. Zaproponowano mi szczepionkę firmy Moderna, zgodziłem się, powiedział prezydent Andrzej Duda w programie Gość Wydarzeń. Jak dodał, nie wie, którą szczepionką zaszczepi się pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda. Nie wiem, na którą się zgodziła, gdyż nie byliśmy w tamtym momencie razem, mówił prezydent w rozmowie z redaktorem naczelnym interi.pl Piotrem Witwickim. Andrzej Duda, o tym, że zarejestrował się na szczepienie przeciw COVID-19, poinformował w piątek na Twitterze. Dzisiaj dzień naszego rocznika 1972, ret. Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie przeciw COVID-19. A ty, napisał. Prezydent Duda w Gościu Wydarzeń opowiedział też krótką historię na temat koszulki, którą założył do zdjęcia na Twitterze. Powiem, jako ciekawostkę, że ja jakiś czas temu kupiłem te podkoszulki dla siebie i dla Agaty, bo oboje jesteśmy z rocznika 1972. Mnie się te koszulki bardzo spodobały. I żona przyszła dzisiaj do mnie i miała do mnie trochę pretensje. Dlaczego mi nie powiedziałeś, też bym się przebrała w tę koszulkę i byśmy zrobili sobie zdjęcie razem, mówił prezydent w programie Gość Wydarzeń. Rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników. Przypomnijmy, zgodnie z decyzją rządu 12 kwietnia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z kolejnych roczników, które nie dokonały na początku roku zgłoszenia swojej gotowości do szczepień. Najpierw zapisy zostały otwarte dla osób urodzonych w 1962 roku. Kolejne roczniki mogły rejestrować się w następne dni. Od północy z piątku na sobotę zarejestrować będzie się mógł rocznik 1973. We wtorek 20 kwietnia rząd przedstawił plan rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników. Postanowiono, że od poniedziałku 26 kwietnia zapisywać będą się mogły osoby urodzone w latach 1974-1975. W kolejnych dniach rejestracja będzie otwierana dla coraz młodszych roczników. Dodatkowo, 28 kwietnia zostanie uruchomiona rejestracja dla osób w wieku 30-39 lat, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się za pośrednictwem formularza. Natomiast osoby w wieku 18-29 lat, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia, będą mogły zarejestrować się 4 maja. Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma skierowanie. Jak się zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19? E-rejestracja na stronie głównej pacjent.gov.pl. Zalogujesz się tam przez profil zaufany lub korzystając z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Po zalogowaniu system zaproponuje 5 dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się najbliżej Twojego adresu. Po zakończeniu rezerwacji otrzymasz SMS z potwierdzeniem. Później, dzień przed planowanym terminem, system przypomni Ci o szczepieniu. Bezpłatna infolinia 989. Dzwoniąc na nią możesz zarejestrować siebie lub kogoś ze swoich bliskich. Do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Jeśli podczas rejestracji podasz swój numer kontaktowy, na telefon otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty szczepienia. Podczas rejestracji otrzymasz termin i miejsce szczepienia. SMS o treści "szczepimy się" na numer 880-333-333. Wówczas połączysz się z systemem, który przeprowadzi Cię przez rejestrację krok po kroku. Początkowo zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL, a potem kodu pocztowego. System rejestracyjny zaproponuje najbliższy wolny termin szczepienia w punkcie położonym w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. W przypadku niedogodności terminu możesz wybrać inną datę. Po zakończeniu rejestracji, na dobę przed zaplanowanym szczepieniem, otrzymasz wiadomość SMS z przypomnieniem terminu i miejsca szczepienia. Kontakt z punktem szczepień. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by robić to telefonicznie. Wizyta w punkcie może wiązać się z koniecznością stania w kolejce oraz jest bezpośrednim narażaniem na ryzyko zakażenia.